Panie prezydencie, szanowni delegaci, szanowni przedstawiciele miast Czitaslow z całego świata, pragnę bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrowić z regionu Warmii i Mazur, regionu, gdzie miasta Czitaslow stanowią w znacznej mierze o krajowej polskiej sieci tych miast. To jest pewnego rodzaju nasza specjalność i specjalizacja regionalna. Region jest predysponowany pod względem walorów krajobrazowych, pod względem walorów turystycznych, ale również małomiasteczkowych, gdzie miasta zrzeszone w sieci Czitaslow doskonale sobie radzą z poprawą warunków życia swoich mieszkańców oraz propozycją walorów turystycznych dla licznie odwiedzających nas gości. To w sposób widoczny jest realizowane w regionie Warmii i Mazur i z powodzeniem przynosi oczekiwane efekty. Czas jest bardzo trudny, czas pandemiczny i tutaj wszyscy zarówno w świecie, jak i w swoich krajach czy w regionach musieliśmy się zmierzyć z powagą sytuacji pandemii. Ograniczyło to możliwości bezpośrednich kontaktów, ale również przyniosło trudne chwile. My musimy się zmierzyć ze śmiercią pana Stanisława Harajdy, naszego propagatora miast Czitaslow, organizatora miast Czitaslow i turystyki w regionie, również członka Komitetu Naukowego Krajowej Sieci Miast Czitaslow w Polsce. Będziemy z wielkim szacunkiem i z wielkim uszanowaniem wspominać pracę i osobę pana Stanisława. Życie musi toczyć się dalej, więc to, co realizujemy w regionie, jest godne uwagi i zostało też zauważone przez ocenę międzynarodową. Okazuje się, że region w tej trudnej sytuacji jest regionem bezpiecznym, jest regionem, który radzi sobie z sytuacją pandemiczną i faktycznie musimy powiedzieć, że nastąpił jakby zwrot w odwiedzinach zarówno turystów z regionu, zarówno turystów z kraju, ale również i w jakiejś mierze odwiedzających nas gości z zagranicy, jeżeli chodzi o bytność na Warmii i Mazurach. A to bardzo też dobrze wpływa na rozwój sieci Czitaslow, która w znaczny sposób dostosowała się do poprawy warunków przebywania w naszym regionie. Przez niemalże 15 lat, bo na drugi rok będziemy obchodzili 15-lecie sieci miast Czitaslow w regionie, obserwowaliśmy, zbieraliśmy doświadczenia z krajów całego świata, jeździliśmy wspólnie razem i też administracyjnie wspieraliśmy naszą sieć miast Czitaslow. Przypomnę, że region Warmii i Mazur jest honorowym członkiem oraz ma w Departamencie Turystyki i Sportu zorganizowane biuro, które służy wspieraniu i organizacji programowej działalności miast Czitaslow w regionie. To wszystko przyniosło dobre efekty, ale przełomem jest wsparcie z pieniędzy unijnych. Nasza regionalna sieć miast Czitaslow napisała specjalną strategię rewitalizacji społecznej, przedstawiła ją zarządowi województwa, a zarząd zaakceptował możliwość realizacji tego programu. Okazuje się, że wsparte miasta w postaci 90 projektów są naprawdę w dynamice rozwojowej. Jest to wymiar ponad 200 milionów złotych. Większość projektów, ponad 30 projektów jest już zrealizowana. Reszta do końca roku będzie finalizowana i to, co założyliśmy w regionalnym programie operacyjnym, te pieniądze, które na rewitalizację społeczną i poprawę infrastruktury w miastach Czitaslow zostały zarezerwowane, są w sposób należyty i z wielkim efektem wykorzystane. Wystarczy odwiedzić nasze miasta. Takim przykładem jest miasto Lubawa, rewitalizacja społeczna zamku
kapituły biskupów chełmińskich pokazała, że zamek wrócił na nowo do życia, że jest to centrum integracji społecznej, że jest to też wspomnienie naszego wielkiego dziedzictwa historycznego, wspomnienie naszego rodaka Mikołaja Kopernika, który po tym zamku kroczył i myślał o swoim dziele De Revolutionibus, o heliocentrycznej teorii porządku świata. Szanowni Państwo, to wszystko trzeba zobaczyć na miejscu. Nasz sukces naszego regionu, naszych miast Czitaslow jest do sprawdzenia, do odwiedzenia. Zapraszam na Warmię i Mazury i dziękuję całej organizacji światowej, że mogliśmy dobre wzorce czerpać i przenosić na nasz grunt, na potrzeby regionu Warmii i Mazur. Wszystkiego dobrego, serdecznie pozdrawiam.